tragicznego wypadku w powiecie pułtuskim w miejscowości Grabówiec utonął w szambie starszy mężczyzna. Na miejsce zdarzenia przyjechali strażacy, policjanci i pogotowie ratunkowe. Dziś około godziny 10 w miejscowości Grabówiec doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie 73-letni mężczyzna wpadł do zbiornika z nieczystościami. Lekarz przybyły na miejsce, stwierdził zgon mężczyzny. Policja wykonała czynności pod nadzorem prokuratora. Czynności zdarzenia ma wyjaśnić policyjne dochodzenie. Jutro prokuratura zadecyduje, czy przeprowadzona zostanie sekcja zwłok.